Łukasz Ciona, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę dnia, w którym moim i Państwa gościem będzie pani Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. Witam serdecznie pani Janino. I od razu takie moje pytanie, bo pani pomaga od lat i pomaga w sposób zorganizowany w wielu krajach na świecie, a także wolontariusze Polskiej Akcji Humanitarnej. Co to znaczy, bo pani to podkreśla często w wywiadach internetowych, prasowych i telewizyjnych, że należy pomagać mądrze. Co to tak naprawdę oznacza? Mądrze to znaczy przede wszystkim tak, jak potrzebują tego ludzie, którym pomagamy, a nie nasze wyobrażenia o tej pomocy. Pomoc musi też być dostosowana do warunków kulturowych, do wieku danej osoby. No i przede wszystkim pomoc nie jest po to, żebym ja lepiej się czuła. Pomoc jest po to, żeby rzeczywiście zmienić warunki, w których ludzie żyją, na takie, które pozwolą im się rozwijać. I to dotyczy każdej pomocy. Jeżeli chcemy, nie wiem, pomagać starszym osobom, którym codziennie czytamy gazetę, to to trzeba robić codziennie. Czyli pomoc mądra to jest też pomoc odpowiedzialna, bo pomagając ludziom bierzemy za nich odpowiedzialność. I nie robimy tego po to, żeby samemu się lepiej poczuć. Pani dała piękny przykład w jednym z wywiadów, o których pani mówi, że podała pani przykład dziecka, któremu dajemy na ulicy cukierka w biednych Indiach. Pojawił się ten moment i pani powiedziała, że to wcale nie jest dobra pomoc, bo co to dziecko tak naprawdę będzie z tego mieć, co to zmieni? Nic tak naprawdę poza naszym dobrym samopoczuciem. No dokładnie, wydaje się, że ten bogaty turysta, który rozdaje dzieciom cukierki, że sprawia im jakąś przyjemność. Te dzieci mają inne problemy. Dziecko w Sudanie Południowym potrzebuje tego, żeby w jego wiosce był stały dostęp do czystej, pitnej wody, bo dzięki temu będzie mógł chodzić do szkoły zamiast chodzić po wodę, bo po wodę chodzą dzieci i kobiety. On i jego rodzeństwo będą zdrowe, bo będą pić czystą wodę, a jego rodzice będą mogli prowadzić ogródek, w którym będą hodować warzywa i będą mieli co jeść. Czyli ta pomoc tak naprawdę daje im szansę rozwoju i lepszego życia, które już sobie stworzą sami. Polska Akcja Humanitarna pomaga w sposób właśnie zorganizowany. To jest budowanie studni, to jest dostarczanie leków, to jest mnóstwo takich właśnie działań bardzo konkretnych. Czy to pani od początku miała takie założenie, tworząc w 1992 roku Polską Akcję Humanitarną? Oczywiście wtedy chciałam tylko wysłać jeden konwój do Sarajewa i nie myślałam, że ta pomoc rozwinie się aż w taki sposób. Przede wszystkim teraz nie wysyłamy konwojów. Od 2000 roku pracujemy poprzez stałe misje w danych krajach. Teraz jesteśmy obecni w Sudanie Południowym, w Somalii, w Syrii, w Iraku i na Ukrainie, gdzie nasza pomoc dotyczy albo budowania dostępu do wody i to się dzieje zarówno w Somalii, jak i w Sudanie Południowym, albo tak jak to jest w Syrii, w Iraku, pomagamy ludziom przetrwać. Czyli to są uchodźcy wewnętrzni, którzy mieszkają w obozach, gdzie dostarczamy wodę, gdzie budujemy toalety i prysznice i rozdajemy raz na miesiąc pakiety żywnościowe i pakiety higieniczne, wiedząc, że to jest pomoc tymczasowa. Ona w Syrii niestety trwa już 6 lat, bo tyle lat trwa wojna. Bardzo długo. Tak, ale ludzie, którzy mieszkają w kraju, w którym toczy się wojna, muszą taką pomoc dostać, bo nie mają skąd wziąć produktów. Syryjczycy byli bardzo bogatym narodem, a teraz potrzebują właśnie pomocy w przetrwaniu. Oczywiście jak tylko wojna się skończy, będziemy chcieli przejść właśnie na ten drugi etap pomocy, czyli na przykład odbudowywać ujęcia wodne albo szkoły, bo większość dzieci teraz w Syrii nie chodzi do szkoły. Wiemy, że za akcjami Polskiej Akcji Humanitarnej stoi armia wyszkolonych pracowników i wiem, że pani bardzo dużą wagę przywiązuje do wyszkolenia właśnie tych pracowników, że to nie jest tak, że każdy może zostać pracownikiem Polskiej Akcji Humanitarnej.
Czy rzeczywiście nie może każdy, ponieważ to jest praca w bardzo trudnych warunkach, niebezpiecznych, bo pracujemy w krajach, we wszystkich tych krajach toczą się wojny. Poza tym pracownik humanitarny musi posiadać też umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, z innymi kulturami i umiejętności dobrego rozeznania sytuacji i tworzenia tego systemu pomocy. Dlatego ważne jest zarówno przeszkolenie pracowników z zasad pomocy humanitarnej oraz zasad całego procesu projektów, które tam robimy. Pracownik taki nie musi wiedzieć, jak się buduje studnie. On musi umieć zorganizować cały ten system, który doprowadza do odwiertów studni w danym rejonie. Poza tym bardzo ważne jest przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa. I to jest właściwie taki punkt, który decyduje o tym, czy ktoś pojedzie na misję, czy nie. Bo jeżeli ktoś nie potrafi podczas szkolenia z bezpieczeństwa, które jest dosyć trudne, nie potrafi zachować pewnej asertywności wobec jakichś ataków agresji. Takie zdarzają się, to może być bardzo niebezpieczne, może źle się skończyć. A mi jest bardzo trudno o tym mówić, bo jednak pracujemy w trudnych terenach i o to bezpieczeństwo dbamy. Cieszę się, że jak na razie nasi pracownicy na misjach byli i są bezpieczni. Ale też trzeba pamiętać i za bardzo tego nie demonizować. W miejscach, gdzie toczą się konflikty, ludzie żyją, rodzą się dzieci, ludzie się pobierają. Toczy się normalne życie. Toczy się normalne życie, które jest po prostu tylko trudniejsze i bardziej niebezpieczne. Więc skoro inni tam mogą żyć, to również i my możemy tam pomagać. I państwo pomagają na miejscu. Tam przede wszystkim, czy to w Syrii, czy w Somalii, czy w innych krajach, gdzie te konflikty etniczne, wojenne tlną się. Proszę mi powiedzieć w takim razie, czy pomagać na miejscu? Mamy kryzys, prawda? Związane z masową imigracją do Europy, biednego południa, bo nie, myślę, że nie można tutaj się ograniczać tylko do jednego kraju, mówić, że to tylko z Syrii, bo to z mnóstwa krajów Afryki do Europy płyną imigranci. Czy pomagać im na miejscu? Bo to jest bardzo ważne pytanie. Myślę, że pani jest tutaj wspaniałą osobą, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Czy też wciągać ich w nasz system właśnie za pomoc? Jest mnóstwo przeciwników tego rozwiązania. Jak pani uważa, pomagać na miejscu czy tutaj? Czy poruszył pan dwie kwestie tak naprawdę? To, że pomagamy tam, nie usprawiedliwia nas w tym, że nie pomagamy tutaj i że nie przyjmujemy uchodźców. Część uchodźców jest już w Europie, w obozach w Grecji czy w obozach we Włoszech. Byłam w tych obozach, widziałam, jakie tam panują warunki. Część jest w Libanie i my między innymi jako kraj zobowiązaliśmy się wziąć, przesiedlić część tych uchodźców do Polski, ale tego zobowiązania nie wypełniliśmy. I pomoc tam to jest jedna rzecz i tam ludzie potrzebują pomocy, ale również ci, którzy przybywają do Europy, jej potrzebują. Druga sprawa to jest taka, to jest mit, że uchodźcy przybywają w większej części do Europy. W tym największym okresie, kiedy w 2014 i 2015 roku przybyło najwięcej uchodźców, to stanowiło 0,2% populacji Unii Europejskiej. Największa ilość uchodźców przemieszcza się z krajów bardzo biednych do krajów mniej biednych w obrębie kontynentu afrykańskiego. Danego regionu, tak. Tak. Ci, którzy wypływają z Libii przez Morze Śródziemne do Europy, to są ci, którzy mieli nadzieję w Libii znaleźć dobre warunki pracy i móc pomagać swoim rodzinom, na przykład w Nigrze. Ale wojna w Libii spowodowała
dalszą ich migrację i wypchnęła ich z Afryki. Pomimo to są to niewielkie ilości w stosunku do całości populacji i mitem jest również to, jakoby uchodźcy czy migranci wykorzystywali nadmiernie pomoc społeczną. Ja bardzo polecam Państwu książkę Migracje i migranci. To jest taki zbiór odpowiedzi na różne pytania dotyczące uchodźców i migrantów, które burzą mity. To nie oni mają najwięcej dzieci. Tak? We Francji więcej dzieci mają Francuzi. To nie oni bardziej wykorzystują pomoc społeczną. I to jest też nieprawda, że więcej migrantów jest wśród mężczyzn niż wśród kobiet. To właśnie kobiet i dzieci jest więcej. My posługujemy się pewnymi stereotypami albo informacjami, które są rozsiewane przez media społecznościowe i przyjmujemy to za prawdę. Tymczasem sytuacja wygląda zupełnie inaczej. I trzeba pomagać i tam, i tu, krótko mówiąc. Krótko mówiąc, trzeba pomagać i tam, i tu i zrobić wszystko, żeby po pierwsze ludzie na świecie nie umierali z głodu, żeby nie umierali z powodu braku dostępu do wody i żebyśmy my rozumieli, w jaki sposób my wpływamy na życie ludzi w najbiedniejszych krajach. I to jest chyba trochę tak, że my jako ta bogata północ, Polska aspiruje może do tej najbogatszej części północy, no ale my jako bogata północ trochę zapominamy o tym biednym południu. Tak ogólnie, zostawmy już kryzys jakby związany z uchodźcami, ale tak naprawdę no tylko 3% ma 97% kapitału ludzkiego, więc to rozwarstwienie idzie coraz bardziej. To prawda i też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że my, bogata północ, wykorzystujemy biedne południe po to, żebyśmy byli jeszcze bogatsi. Chcemy kupować tanią żywność, chcemy kupować tanie markowe ubrania, chcemy wymieniać sprzęt elektroniczny, mieć co roku komórkę, tak, bo jest moda, prawda, na coś, ale to robimy kosztem tych najbiedniejszych, bo to oni produkują dla nas tę żywność i dostają często zapłatę bardzo niesprawiedliwą. To dzieci w Bangladeszu czy kobiety uchodźczynie syryjskie w Turcji szyją ubrania, które my sobie tanio kupujemy. Wyrzucamy ogromne ilości żywności, marnując na to środki. Polacy wyrzucają 9 milionów ton rocznie. To jest niesamowita liczba. To jest niesamowita liczba. Ja gdybym miała złotówkę od każdego wyrzuconego kilograma, to naprawdę moglibyśmy bardzo dużo zrobić, więc... Edukacja jest tutaj ważna, prawda? Dokładnie, dokładnie to jest potrzebne. Budowanie świadomości, że my naprawdę żyjemy w bogatym świecie i tylko żyjąc bardziej etycznie już możemy pomóc tam ludziom. A jeżeli jeszcze zechcemy wesprzeć jakąś organizację, która tam pomaga w sposób bardzo konkretny, no to możemy przyczynić się do tego, że na świecie będzie się nam żyło lepiej i bardziej sprawiedliwie. A pani przy tych wszystkich swoich doświadczeniach jest jeszcze optymistką, że świat może podążyć w dobrą stronę, bo no jest wiele głosów filozofów współczesnych, socjologów, że to wszystko jednak nie idzie w dobrą stronę, ale może taką nutkę optymizmu widzowie Echo 24 od pani usłyszą. Na pewno usłyszą. Proszę Państwa, pomyślmy o dniu dzisiejszym. Tak, zajrzyjmy, jakie informacje są w mediach. Wydarzyło się wiele zła, tak, ludzie powiedzieli jakieś bardzo złe słowa, które źle się odbiły na innych. Ale czy gdzieś ktoś napisał, ile wydarzyło się dobra dzisiaj? Ilu ludzi zrobiło coś dobrego? Jestem pewna, że tego dobra jest o wiele więcej. Ja myślę, że świat nie zmierza w złym kierunku. Tak myślano w różnych epokach i potem jednak okazywało się, że ludzie mają gdzieś wbudowany ten zdrowy rozsądek i że jednak tego dobra jest więcej.
Ja w to bardzo mocno wierzę i wierzę w to, że każdy może to, ten zakres dobra w świecie powiększać. Jesteśmy we Wrocławiu, gdzie właśnie z tego dobra zrodziło się takie społeczeństwo wielokulturowe. Zrodził się Wrocław, gdzie są elementy tej starej inteligencji lwowskiej, ale też i profesorów krakowskich, i też mniejszość niemiecka, i ta mniejszość polska, później już większość, prawda? Więc jesteśmy w takim miejscu symbolicznym, trochę do czego, o czym pani powiedziała przed chwilą. To Wrocław należy też do jednego z miast, które bardzo dobrze przygotowuje się na ewentualny przyjazd uchodźców. I to mnie bardzo cieszy, bo to jest zadanie, do którego trzeba się dobrze przygotować. I myślę, że jednym z powodów, dla którego tak jest, jest właśnie ta wielokulturowość i tradycja wielu narodów, wielu religii. No też takie miasta jak Kraków czy Gdańsk, to są najlepiej przygotowane regiony. I właśnie tam ta wielokulturowość, wieloreligijność ma swoją tradycję, więc nie bójmy się innych religii, nie bójmy się innych narodów, innych ras, bo wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi. To jest najważniejsze. I tak już zupełnie na koniec zapytam, skąd pani bierze w sobie taką siłę, żeby stworzyć tak prężnie działającą organizację jak Polska Akcja Humanitarna? To chyba mam szczęście do ludzi. Poza tym myślę, że jestem niezłym organizatorem, ale też ja tę siłę czerpię z faktu bardzo konkretnej pomocy, którą przez te lata udzielamy. W grudniu będziemy obchodzić swoje 25-lecie i na przykład podsumowując 11 lat pracy w Sudanie Południowym, okazuje się, że dla 1 300 000 osób stworzyliśmy stały dostęp do wody. No to dodaje pary, tak? No są, jest jeszcze kilka milionów, którym trzeba ten dostęp zapewnić, ale widać, że to jest możliwe, tak? Skoro mogliśmy zrobić tyle, to znaczy, że możemy jeszcze więcej i im więcej robimy, tym więcej widzę, że jeszcze możemy. I to jest coś, co mnie zawsze bardzo pozytywnie nakręca. Nie tylko mnie, ale również naszych pracowników. Czego pani życzyć i Polskiej Akcji Humanitarnej w tym 25-leciu, tak? Dobrze? Tak. Czego życzyć? Przede wszystkim tego, żeby nie zabrakło nam wiary w to, że można czynić dobro i należy je czynić i że to jest możliwe w każdych warunkach. I żebyśmy nie stracili wiary też w człowieka i w to, że każde życie jest warte uratowania. No i myślę, że ważne jest też to, żebyśmy nie stracili zaufania, które mamy wśród Polaków, którzy nas wspierają, bo przecież to wszystko jest możliwe dzięki temu, że wspiera nas tak wiele ludzi, którzy wierzą w to, co robimy. I ta wiara nam się również udziela, no i wspólnie możemy czynić świat lepszym. Bardzo dziękuję pani Janino za rozmowę. Moim i państwa gościem była pani Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. I proszę państwa, naprawdę wierzmy w ludzi. Łukasz Ciona, dziękuję bardzo. To była rozmowa dnia w Echo 24.